W audycji Wiara, poradnik dla wątpiących. Witam Państwa Małgorzata Żurakowska. Za nami bardzo intensywny czas. Bieganina po cmentarzach, co bywa tak górnolotnie nazywane nawiedzeniem grobów. Krzątanina w domu, bo rodzina przyjechała. Spotkania na nekropoliach i teraz wreszcie cisza. I my z tej ciszy i z tego momentu wytchnienia przed Nowym Tygodniem Pracy, korzystając razem z księdzem Arkadiuszem, paśnikiem, kapłanem, pisarzem, terapeutą. Zaprosimy Państwa do refleksji na temat żałoby. Witam Panią, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Także tę przestrzeń zapraszam tych, którzy już odeszli, których nosimy w sercach i którzy są naszym dziedzictwem. Nie dziwię się, że księdza, książka Żałoba stała się takim bestsellerem. Myślę, że to, co mnie też bardzo w niej ujęło, to fakt, że wszystko o czym ksiądz pisze zostało przez księdza przepracowane w pewien sposób. Że nie jest to wiedza wlana, tylko wiedza doświadczona na własnych plecach. Sama dedykacja wszystkim, którzy cierpią, pamięci mojej babci. Tak. Ta babcia księdza pojawia się w bardzo wielu kontekstach i księdza twórczości, życia. Tak, to, to prawda. Zawsze wyrastamy z i niesiemy jakieś dziedzictwo. Jak myślę o dziedzictwie, o wartościach, o czymś, co jest jakąś taką drogocenną perłą, to myślę właśnie o niej, o mojej babci. I bez względu na to, czy, czy jest po tej, czy po tamtej stronie, to jednak to dziedzictwo jest nieśmiertelne i ono będzie niesione przeze mnie do końca. I, I ono jest y, nieśmiertelne, ponieważ y, jest zatopione w prawdzie, jakiejś wartości, godności człowieka. I za to jestem Opatrzności bardzo, bardzo wdzięczny. No, no nic smoriar, tak? tak? Nie tak. wszystko tak umrę, jednak <laughs> zostanę w moich bliskich, w tym, co przekazałem, co, co zostawiłem. Ja myślę, że ja bym jeszcze poszedł dalej, trochę inaczej bym to, m, taką sekwencję łacińską, y, tłumaczył, że nic nie umiera, że wszystko jest wieczne, że bo my jesteśmy wieczni, że żyjemy w świecie, to z tą tajemnicą no, na wieczności wyłoniliśmy się z wieczności z kogoś, kim jest Bóg, a Bóg jest miłością, czyli wyłoniliśmy się z miłości i, i do niej zmierzamy, więc nic nie ginie. Ja też zauważyłem, że zastanawiałem się, dlaczego piszę i tak dużo piszę, i tak, tak, tak mocno czuję jakiś wewnętrzny nakaz pisania wśród różnych obowiązków. Dlatego, żeby udowodnić sobie, że, że, że trzeba wszystko podnieść. Faustyna mówiła, że Boże, tyle łask dzisiaj zesłałeś, i ludzie ich nie przyjęli gdzieś, one zostały upuszczone, pominięte. I mówi, ja je pozbieram. Ja spróbuję, próbuję też zbierać to wszystko, co gdzieś jest rozproszone. I tak było z książką Żałoba. No właśnie chciałam o to zapytać, dlatego mm -hmm. że tu pojawiają się bardzo mocne takie trend biograficzne, autobiograficzne księdza. Mm -hmm. To jest to doświadczenie przeżywanej śmierci chorego dziecka. To jest doświadczenie, kiedy. Umierał pierwszy, i jak do tej pory chyba najważniejszy, proboszcz księdza, mm -hmm. prawda? który wypełnił lukę po ojcu. I ile lat zbierał ksiądz te, te doświadczenia, i w którym momencie uznał, że tak, to jest to, co trzeba dać ludziom? No zbierałem przez całe życie do tego momentu. Tak jak kiedyś żeśmy rozmawiali, jestem trochę złodziejem wartości. I kradnę to, co jest jakąś taką perłą. Kradnę w sensie takim, że próbuję to zebrać w taki łańcuch, w taki, nie wiem, naszyjnik, jak to powiedzieć, żeby też przyozdobić coś i żeby każdy mógł to jakoś, nie wiem, nałożyć sobie, jakoś pobyć z tym. Może to niezręczne porównanie, ale to wszystko, co znalazło się w tej książce i w każdej innej, jest sumą ludzkich przeżyć. Które zostały mi też dane po coś, i nie mogę, ja nie jestem ich właścicielem. Ja jestem ich słuchaczem i przekazicielem dalej. Ja muszę to, jakoś czuję taką misję przekazywania dalej. Czyli Ta... takie poczucie głębokiego sensu tego, co ksiądz jako człowiek przeżywa. Ale też tak jak kapłaństwo, że ja, ono nie jest dla mnie. Y, też w jakiś sposób, ale ja nie mogę, go, żeby ono się stało i zrealizowało, to ono musi być darem. Ja muszę nieustannie dawać, prawda? Czyli Chrystusa Eucharystycznego, nie wiem, sakrament pokuty, pojednania, e, rozmowy, spotkania. To jest jakby istota powołania kapłańskiego. Inaczej, inaczej to wszystko no, traci w jakiś sposób y, sens. No, gdyby było, nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Często na pogrzebach czytamy te słowa. I wiele razy się nad nimi zastanawiałem na podstawie tych, tego jednego zdania można by było poprowadzić bardzo głębokie rekolekcje. Nikt nie żyje dla siebie. Tak dużo dzisiaj ludzi, mam takie wrażenie, miota się i szuka sensu życia poprzez szukanie własne tego, żeby nam było dobrze, żeby nam było przyjemnie. I wtedy generujemy jeszcze potrzeby i, i budzimy się, że żyjemy dla siebie i że to jest puste. I dużo młodych ludzi, mówię, może byśmy coś zrobili razem, jakiegoś dobrego dla biednych, dla głodnych, dla samotnych, dla pokrzywdzonych. Wczoraj miałem takie spotkanie z panią już w takim średnim wieku i ona mówi, oddałam się osobom, które są Niepełnosprawne intelektualnie i służę im tam, i zrozumiałam, że, że ja wszystko, co mogę im dać, to, to miłość, taką więź. Przez lata szukałam jakiegoś sensu w czymś i nie znalazłam. Tak to jest, mhm. że kiedy zaczynamy dawać z siebie, tak jak ta pani, która. Opiekuje się, czy, czy jest po prostu z niepełnosprawnymi intelektualnie, to nagle się okazuje, że więcej z tego sami dostajemy, niż dajemy. Ja pamiętam wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy stanęłam przy akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, zbierając dary od Lublinian i było to minus 20 jakieś dyżury wtedy trwały 4-5 godzin, więc było to rzeczywiście takie doświadczenie mało przyjemne. Niemniej w pewnym momencie zorientowałam się, że mnie to niesie, a potem jeszcze niosło mnie przez wiele miesięcy. Ja wiem, że teraz troszeczkę to inaczej wygląda w takim sensie, że tych akcji różnego rodzaju jest bardzo wiele i że okazuje się, że najwygodniej jest nam na przykład wpłacić pieniądze, prawda? Bo to nas mało kosztuje. Ale ja byłam wręcz zawstydzona faktem, że tak dużo dostałam przez tą zbiórkę. Mhm. Tak, czy znaczy nie w no, sensie materialnym, żeby tak, było tak, jasne. Oczywiście, to dla, nas jest, dla mnie jest to zupełnie oczywiste. Natomiast ja też to pamiętam, że, że pewna nauczycielka w szkole, jak uczyłem w szkole, biegałem spocony z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, to powiedziała, tak jak patrzę na księdza, to widzę, że, że te dzieci są bardziej księdzu potrzebne niż ksiądz tym dzieciom. No to jest Też jakaś prawda. Tak, oczywiście, że mhm. tak. Proszę księdza, znalazłam taki cytat. Jakiś egoizm kryje się w żałobie. Cóż za samolubstwo, rozpaczać po czyjejś śmierci. Utraciliśmy kogoś, kto był dla nas źródłem przyjemności, korzyści. Czyjaś obecność wywoływała w nas pozytywne uczucia, i teraz rozpaczamy. Prawdziwe czy nie? To Jacek Dukaj, fragment z książki Ekstensa. Na pewno w kontekście żałoby, bólu, są to niezręczne słowa dla, dla mnie. W moim uchu tak, tak brzmią, bo nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Ja doszedłem się, że to jest jakby istota tego, co, co powiem dzisiaj, że żałoba ma też mm, piękną twarz. Ona ukazuje nam, że jesteśmy zdolni do miłości. Tam, gdzie jest miłość, tak ten świat jest skonstruowany: tam zawsze będzie cierpienie. I gdzie jest cierpienie, tam zawsze jest miłość. I nie ma człowieka, który kocha i nie cierpi. Nie ma takich ludzi. To jest jakaś tajemnica. Dlaczego? Dlaczego to tak jest? Czasami boimy się kochać, bo, bo boimy się cierpienia. Bo boimy się cierpienia, a czasami bywa, że. O stracie, nie zawsze yy, mówimy o stracie, yy, którą jest śmierć. Yy, stracie yy, ukochanej osoby, ktoś od nas odchodzi, po, porzuca nas, mówimy, opuszcza. Czujemy taki, tak niewypowiedziany ból, i pustkę, i zdradę, i jakąś samotność, że jak tonący brzytwy, chwytamy się drugiego człowieka i próbujemy z niego zrobić lekarstwo na nasze. Na nasz ból. I to się źle kończy z reguły. Przeważnie, natomiast to chodzi, chcę powiedzieć, że, że to jest bardzo ludzkie doświadczenie, bo my tak robimy, bo nie możemy sobie poradzić z tym bólem. I myślimy, że drugi człowiek wypełni tę pustkę. I tu już na samym początku chcę powiedzieć, że, że nikt nie wypełni tej pustki po stracie drugiego człowieka, bo nikt mi nie zastąpi mojej mamy. Nikt nie będzie moją mamą. Nawet jakby bardzo chciał i by bardzo mnie kochał i chciał zasypać wszelkie moje bóle. To jest zły kierunek. Yy, yy, co zrobić w takim... No, yy, podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Tak, ta, no, ale to chyba w pracy tylko. Ubiegła, ubiegła epoka, już nie będziemy do niej wracać, yy, która traktowała przedmiotowo czasami człowieka. Mówiła, że nie ma ludzi niezastąpionych, bo każdy może pewną pracę wykonać. Ale nikt nie wykona... Nikt nie upiecze tak ciasta jak moja mama, nikt się tak nie uśmiechnie jak moja mama, nikt nie będzie miał takiego tembru głosu jak moja mama, nikt nie będzie moją mamą, ani moją babcią, ani moim bratem, ani kimkolwiek innym. Ja to wiem, dzisiaj już mam swoje lata i to wiem, i ta rana musi zostać otwarta, krwawiąca. To ranę trzeba przeżywać, trzeba. Zmieniać opatrunek. To, to zaczęło brzmieć, powiedziałabym, okropnie, bo <laughs> cierpienie spowodowane śmiercią bliskiej osoby jest już samo w sobie wystarczająco potworne. A do tego jeszcze, jak ksiądz powie, że to jest rana i ona ma tak trwać i mhm. ma się otwierać. Książka podzielona jest na dwie części. Tak. Pierwsza część to noc. Ten tak. najgorszy mhm. taki moment. Tak. Nigdy nie leczymy pozornie, Albo leczymy, albo udajemy, że leczymy, retuszujemy ból. Proszę sobie wyobrazić lekarza, który mówi nam, że to wcale nie jest tak źle z nami, a jest bardzo źle. Prawda nas wyzwala. Trzeba ją umieć podać. I żeby, żeby, przeżyć, żeby przeżywać żałobę, to trzeba przechodzić pewne fazy. I dobrze pani zauważyła, że książka szukałem takiego. Mm, no, takiego obrazu, który by pokazał to najwyraźniej, i najwięcej jest w naturze takich obrazów dzień i noc, noc i dzień. Pierwszą fazą żałoby jest noc, przerażająca noc. Posłużyłem się takim psychoterapeutycznym, pewnym rozjaśnianiem, etapami żałoby, i pierwszym takim elementem jest właśnie szok doznany. I spotkałem wielu ludzi, którzy, którzy przeżyli szok. Są dramatyczne opowieści, które, które ja, ja spotkałem o chłopcu, który, który był zakochany w dziewczynie. Mamy taki moment w życiu, kiedy wszystko jest postawione na jedną kartę na jednego człowieka. Jest takie, są takie, czasami to mija i już to się rozchodzi na, na, wiele, na wiele osób, ale jest taki moment, kiedy to się skupia na jednej osobie, często jest to w młodości. I taki chłopiec był w takim, na takim etapie, gdzie dziewczyna, z którą planował wspólne życie, była wszystkim, co miał. I ta dziewczyna zginęła w wypadku samochodowym, na przejściu szła przepisowo, najechał samochód, zginęła na miejscu. Rodzice tego chłopca musieli mu o tym powiedzieć. Powiedzieli mu. Nie płakał. Przyjął to do wiadomości. Byli zaskoczeni, że nie płacze, że, że nie krzyczy, że nie. To jest taki spokojny. Że jest spokojny. Mhm. I mówi, że pytają się, czy ty rozumiesz, co my do ciebie mówimy. A on mówi, że rozumiem. I mówi, potrzebuję teraz tylko jednego. Czego ty, dziecko, chcesz? Chcę zostać na chwilę sam. Muszę sam się z tym uporać. No i pozwolili mu na to. I chłopiec yy, zamknął drzwi od swojego pokoju i wyskoczył z ósmego piętra. Nigdy w szoku nie zostawiamy człowieka. Przyznam szczerze, że przypominam sobie takie sytuacje szokowe z własnego życia. I, i jest coś takiego silnego, kiedy właśnie najchętniej zostałabym sama. Kiedy się dowiedziałam o śmierci mojej mamy, przestałam odbierać telefony od dzieci. No, potrzebowałam takiej. Takiego miejsca, takiej przestrzeni, na to, żeby jakoś się z tym pozbierać. O dwóch rzeczach mówimy. Ten chłopiec umarł w momencie, kiedy to usłyszał. Jego organizm, psychika pomogły mu w tym, bo wiedział, że, nie wiem, wyczuwał intuicyjnie, że rodzice nie pozwolą mu zostać samemu. Gdyby rozpaczał, nie, nie pozwolili. może im nawet do głowy to nie przyszło, jak daleko on był zaangażowany w tą, w tą relację. I ten chłopiec dążył. Cierpienie było tak wielkie, że, jed, że na tamten moment wszystkim, co mógł zrobić, żeby pozbyć się tego cierpienia przemożnego, my nie jesteśmy w stanie może do końca tego pojąć, żeby pozbyć się tego cierpienia było jedno pozbycie się siebie. I tak bywa. I dlatego no, jest, jest człowiek zdolny do, do takich czynów. Dlatego o tym opisuje w żałobie, że w pierwszych fazach, w pierwszych chwilach, minutach, godzinach. Nie wolno człowieka pozostawić samego, ponieważ ból wiedzy, jaką została mu, jaka została mu przekazana, jest tak wielki, że może że wyłącza racjonalne myślenie i człowiek jest wtedy zdolny do, do różnych czynów. Za chwilę to mija, po kilku godzinach człowiek y, y, z tej dezintegracji powolutku się składa. składa na nowo. Oczywiście nie radzi sobie z tym, ale już nie jest zdolny może do, do odebrania sobie życia. Już wtedy. Pytanie, które się tutaj pojawia, i, i myślę, że będę je zadawała księdzów w czasie tego programu jeszcze parę razy, to jest pytanie o mądre towarzyszenie i obecność. Mówi ksiądz, nie można zostawiać samej, samej takiej tak. osoby. Zgoda. Ale czy to znaczy, że my musimy cały czas mówić? Mhm. To wszystko wydaje się w, w takim momencie. Mm, Jakieś nie na miejscu. Niezręczne wręcz, tak. Bardzo często dzieje się tak w tej ludzkiej naszej intuicji i wrażliwości, że jak widzimy, jak ktoś upada, to szybko biegniemy, żeby go podnieść, żeby nie leżał tak. No. I człowiek, podnosimy go, pionizujemy i on upada jeszcze raz i jeszcze gorszą sobie robi krzywdę. Rozbija sobie wtedy głowę jeszcze bardziej, coś sobie robi, prawda? Z jakiegoś Powtórnie. powodu upada, no chyba, że... Upa po mówimy, się o takim, patknął, mówimy o takim upadku, że nie wiem, ktoś y, no, zasłabł i upadł. Dokładnie. I my go. Y pionizujemy. Tymczasem trzeba by było znaleźć odpowiednie miejsce, żeby go przesunąć, zabrać z, z, z ruchliwej ulicy, podłożyć coś pod głowę, pod plecy, żeby nie zmarzł. Leży to leży, nie, 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 nie pionizujemy, sprawdzać czy oddycha. No i to są pewne metody, które poznajemy też. I pamiętam taką interwencję, kiedyś był taki, w, w pewnej kopalni nastąpiła, Nastąpił jakieś tąpnięcie. Zostali, jakby, tam uwięzieni górnicy. I natychmiast przyjechały żony, matki, dzieci tych górników, i był no jeden, jeden po prostu płacz, krzyk, jakiś wyrzut w stronę tych władz, i tak dalej, kopalni. No i, I nagle przyjechali duchowni z termosami. I powiedzieli tylko, jak ktoś chce oczywiście wolności. Zapraszamy na modlitwę. Będziemy, przywieźliśmy stolik, wszystko co trzeba, będziemy odprawiać mszę świętą. To nic niewiele zmieniło, ale ukradli godzinę, może dwie, temu cierpieniu, tej trudnej sytuacji. Prawie w stu procentach te, te żony, matki, kobiety i mężczyźni poszli na tą mszę świętą, No bo tak, co było bo to robić? To jest też poczucie, że jednak coś mogę zrobić, prawda? Zająć, mogę się pomodlić chociaż. Zająć czas. Pytać, czy mogę coś dla Ciebie zrobić, zrobić herbatę, przytulać, jeżeli pozwala się ta osoba. Czasami nie chcę. Odejdźcie, dajcie mi święty spokój. Dajmy, ale miejmy na oku nawet w łazience. Logistycznie to nadzorujmy, żeby mieć na oku tę osobę, przynajmniej przez kilka godzin. Nigdy tak dramatycznych informacji nie przekazujemy przez telefon. Jak nie umiemy ich przekazać, to też yy, prośmy tych, którzy. Potrafią to zrobić i zrobią to z wielkim szacunkiem i z miłością. Tak, to, to jest trochę takie pobożne życzenie. Ja pamiętam, kiedy zmarła moja teściowa, była w szpitalu, i jak wychodziliśmy w sobotę, to było wszystko już bardzo dobrze. I w niedzielę rano zadzwonił do nas lekarz, przy czym mieliśmy sekretarkę włączoną, bo zawsze w niedzielę jeszcze z dziećmi spędzaliśmy taki czas luźny, siedząc wszyscy w łóżku w piżamach. I ten lekarz po prostu nagrał się na sekretarkę, bo wiedział, że właśnie on dzwoni z oddziału, żeby poinformować, że mama mojego męża zmarła. Mhm. To... Może on ma taki obowiązek, nie wiem, mhm. ale nagrywanie takiej informacji na sekretarkę to nie jest mhm. dobry pomysł. Proszę pozwolić mi nie komentować się tego. Więc ja tylko powiem, że, że właśnie takim pierwszym etapem żałoby jest szok, jest zaprzeczanie. Pamiętam takiego pana, Męża, ojca z trójką dzieci, który od lekarza właśnie dowiaduje się, który profesjonalnie przekazuje tę wiedzę, że no ma pan y, poważnego nowotwora czy tam glejaka, no już wszystko jedno, jak ta. I że y, tak z medycznego punktu widzenia, po jego pytaniach, no ile, no to, że zostało panu, nie wiem, półtora roku życia czy dwa. I on y, przewrócił biurko, powiedział, że macie tu bałagan, mówiąc gorszymi słowami. Że pomyliliście badania i tak dalej. Ten lekarz to wszystko rozumiał, przyjął to do wiadomości, że, że ktoś tak przeżywa, że jest takie zaprzeczanie, jest taki szok, który człowiek przeżywa. No jak on może mieć glejaka jak on ma żonę troje i dzieci. troje dzieci, małych. Jak? Więc to trzeba też uszanować ten, ten przerażający bunt na, na to, co, co się dzieje. Potem przychodzi taka faza żalu też, że przeżywamy przerażający żal utraty czegoś zaczynamy widzieć, że coś żeśmy utracili. Jakaś do, dotyka nas też wielka tęsknota. Mówię takich tylko o takich jakby pomnikach ża żałoby. Ha prawda? Tak, tak. Takich hasłowych, mm -hmm. tak. Takie jakieś wewnętrzne rozbicie, taka Jakbyśmy, jakbyśmy zostali na takie piksele roz, roz, rozbici, nie? Jesteśmy w rozsypce, że tak ktoś kiedyś tak może brzydko, ale wyraziście nazwał to, że tak łopatą nas można zbierać tak, z ziemi, że, że po prostu jesteśmy tak rozbici, nie? Też rodzi się jakiś gniew, i ten gniew jest skierowany i na Boga. Gdybyś czasami tu na był, osobę zmarłą. Tak, tak, czasami na zmarłą. Natomiast to, co nawet w Ewangelii Marta mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale wiem, że i teraz możesz coś zrobić, tak? To też jest bardzo ciekawe, idąc dalej tym tokiem myślenia, bo Bóg, to może jest moment, żeby to powiedzieć, że Bóg rozumie śmierć jako rzeczywistość odwracalną. Pan Jezus o małej dziewczynce powiedział, nie płaczcie, dziewczynka nie umarła. Tylko śpi. Tak. I y, y, y wyśmiewali go. Y, wyśmiewali go, bo oni mieli inne, inne doświadczenia, po inne pojęcie śmierci. Mm -hmm. Oni widzieli, że umarła. Wszystko zewnętrznie wskazywało na to, że nie żyje. Ale y, też pani powiem, że tak dzieci rozumieją śmierć, jako rzeczywistość odwracalną. Małe dzieci. Mówimy że dziecku małemu, że mamusia umarła. Odeszła, jest już w niebie z aniołami, jest jej tam bardzo dobrze. Patrzy z góry na Patrzy Ciebie. z góry, jeszcze, uśmiecha tak, się i dziecko tak. przyjmuje to do wiadomości, bawi się i zaczyna tęsnić za mamą i mówi, a kiedy mama przyjdzie, a ojciec czy tam opiekunowie mówią, no ale mówiliśmy Ci, że umarła. No umarła, ale kiedy przyjdzie? Bo dziecko rozumie, nic i nikt nie może zerwać tej więzi, która jest tak mocna. Czyli nic nie może zniszczyć więzi, jaką jest miłość. Dziecko to dobrze rozumie. Pan Jezus skrzesza dziewczynkę, żeby pokazać, że jest Panem życia i śmierci, ale my byśmy chcieli, żeby wskrzesił teraz. Mm -hmm, to prawda. Wspomniał ksiądz o małej dziewczynce. Od razu pojawia się pytanie, czy dziecko zabierać na pogrzeb, czy nie? I przyznam, mm -hmm. że nie ma jakiejś takiej odpowiedzi zero-jedynkowej chyba. Mm -hmm. To też znalazło się w książce, bo, bo zauważyłem, że dużo ludzi przychodzi i pyta. Ja mówię, że odpowiedź jest w sercu rodziców. Oni najlepiej znają swoje dziecko. Jestem z przeciwnikiem w tym wypadku jakichś takich kwantyfikatorów dużych, że zawsze albo, albo nigdy. nigdy. Tak, no nie. Uważam, że, że to nie jest dobry kierunek. Widziałem pogrzeby, na których dzieci myślały, że są. Na spacerze, na jakimś spotkaniu. Nie rozumiały tego. Jeżeli zabieramy, to też trzeba w jakiś sposób przygotować. przygotować. Pamiętam też takie zdarzenie, jak na, jestem na cmentarzu i dziecko biega, krzyczy. I tak sobie myślę, co by stało na przeszkodzie, że mama zaczęła tłumaczyć na spokojnie, że tutaj leżą inni ludzie, że ktoś przyszedł, ktoś cierpi. Raz nie zrozumie, drugi, raz, piąty, ale za dziesiątym razem może dziecko zrozumie, że, że jest w miejscu no, świętym. Cmentarz jest, jest ziemią świętą. To Indianie mówili, że na, naszą ojczyzną staje się ta Ziemia, która przyjęła naszych zmarłych. Piękna, piękna. I że my też na przykład, to też trudno tak bez, bez bólu mówić. Mówi, nie wyjadę stąd, ponieważ tutaj leży mój mąż, mhm. moja mama tu leży i już tutaj zostanę, nie? Każdy z nas jest inny, i tutaj nie można dawać jasnych odpowiedzi czy wskazówek. Tu można tylko pokazywać pewne sugestie, bo każdy z nas będzie przeżywał straty inaczej. Na swój niepowtarzalny sposób, na głębokość swoich więzi, na, na to, kto umarł. Przecież inna jest śmierć matki, a inna jest dziecka, przyjaciela. Albo sąsiada, prawda, z którym nie stworzyliśmy jakiś więzi, porusza nas śmierć sąsiada, bo zawsze był, chodził, ale, ale nie stworzyliśmy jakiś więzi. Natomiast tam, gdzie stworzyliśmy więzi, jest to, jest to wyjątkowo bolesne. Akurat przy śmierci sąsiada to jest takie, czy kolegi z pracy, to jest taki moment, kiedy przypominamy sobie o własnej śmiertelności. Tak, i pogrzeb jest też taką, ale pamiętam, jak moja mama. Umarła, to też w tych blokowiskach to, to się żyje tak bardzo blisko siebie. Może już dzisiaj to się zmienia, prawda? Dzisiaj jest większa anonimowość ludzi, żyjący. Każdy szuka takiej intymności, jakiejś niezależności, ale ta więź jest, jest bardzo mocna. I pamiętam, że jak zadzwoniłem do, do pani znajomej, co mogłem jej powiedzieć przez telefon taką rzecz, bo nie była tak związana, to. To nie słyszałam, żeby ktoś tak bardzo płakał. Tak Czyli ta więź była jednak tak. inna niż się mm -hmm. księdzu wydawało. Jeszcze parę lat temu w bloku, w którym mieszkam, to jest taki budynek czteropiętrowy, jednoklatkowy. I tam, no w tej chwili już wymierają ludzie, którzy wprowadzili się tam jako pierwsi. Mhm. I są w większości już, już też bardzo tacy niedołężni. Ale przez, ja pamiętam, przez naprawdę kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, jeśli umierał sąsiad, to sąsiedzi przychodzili do jego mieszkania i modlili się. Tak, tak. I to było bardzo piękne. No niestety okazuje się, że w tej chwili już coraz mniej osób może przyjść na takie czuwanie. Mieszkańcy tego bloku stanowili pewnego rodzaju jedność. Oni jak się wprowadzali byli młodymi ludźmi, mieli dzieci, to też zawsze łączyło. stwarza pewną więź. Tak, tak i to, to jest wartość dodana prawda, w takich blokach, bo, bo tworzymy taką, y, taką wielką, y, no, nazwijmy to może tak szumnie, rodzinę. I też bardzo często po dziś dzień widzę to na pogrzebach, że przychodzą, bo już znam moich parafian, to widzę, że z ulicy przychodzi. cały blok, albo tak, albo ulica, prawda, jak są to domki jednorodzinne, to przychodzi ulica, bo się ludzie znali ze sobą, znają. I że nie jest ktoś osobą anonimową. Najsmutniejsze są chyba te pogrzeby, na których jest jedna osoba, albo no, nie ma żadnej. Byłem na takich pogrzebach i opisałem to w którejś z książek i chyba ostatnio o tym ostatnio opowiadałem, o tym więc nie opowiadam. będziemy do tego wracać. Chciałbym już. wrócić do tych etapów, o których tutaj ksiądz mówi. Mhm. Etapy, które, To są etapy, które składają się na tę noc, czyli tak. na ten taki chyba najgorszy czas. Bo tutaj pojawia się pewna taka pułapka. Jesteśmy w tak potwornym rozbiciu, Emocjonalnym, duchowym, to się też przekłada na fizyczność zaraz, że jak opowiadał y, ksiądz o tym mężczyźnie w szpitalu, który tak zareagował bardzo emocjonalnie, no to pierwszy odruch to jest dać coś na uspokojenie. Mm -hmm. Prawda? To nie jest to towarzyszenie, pewnego rodzaju nadzór, pilnowanie. Nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, ale no, tak, tak, takie mądre towarzyszenie. No i. Spora część osób w tym okresie posiłkuje się lekami rzeczywiście. Jestem jak najbardziej za tym, także to jest takie całe spektrum człowieka, że bardzo często sama, sama rozmowa, samo bycie nie, nie wystarcza. Potrzebna jest farmakologia. Trzeba trochę wytłumić Oczywiście, te emocje. Także ale czy to po jest... To? Proszę księdza, ale, bo ja kiedyś słyszałam od, myślę, mądrego lekarza, że owszem, można się Znieczulać farmaceutycznie. Tyle tylko, że te etapy tej żałoby, wcześniej czy później, i tak powrócą, jeżeli się ich nie przepracuje na sobie samym. Tak, tu chodzi nie, nie, nie o to, żeby to znieczulić w sensie takim długoterminowym, żeby jakby znieczulanie uznać za rozwiązywanie tego problemu. Podajemy leki przeciwbólowe. Ktoś stworzył, ktoś mądrzejszy od nas, od strony medycznej, wymyślił te leki, żeby nieść ulgę w cierpieniu. I czasami się podaje, w, w, nie wiem, ludziom bardzo cierpiącym leki, które uśmierzają ból, żeby godnie mogli przeżywać to cierpienie. I tutaj o to chodzi, żeby, żeby nie utumanić człowieka, ale żeby też wspomóc go tym, czym można, nie odbierając mu racjonalnego myślenia. Czasami możemy zobaczyć gdyś przedawkował jakieś leki, bo, bo po prostu nie radził sobie. Znieczulanie nie jest leczeniem. Ja piszę tutaj o takiej fazie ostatniej znieczulania, którą uważam za, za fazę bardzo negatywną, kiedy widzimy, że, że alkohol, narkotyki, seks, nie wiem, hazard. No, leki uspokajające tak, też tak, mogą być. W tej leki uspokajające liście. nasenne. Mhm. Próbujemy nimi wypełnić tę pustkę po stracie i widzimy, że im więcej w las, tym więcej drzew, że im bardziej wytłumiamy, tym bardziej boli, Im, prawda? Bo przychodzi przychodzi poranek i trzeba od nowa i od nowa. Więc jest też tak faza żałoby przeżywana, powiedzmy niewłaściwie, która może nas wpędzić w uzależnienie i tutaj też trzeba dla innych ludzi żeby było, żeby byli wyczuleni na to i też żeby reagowali że widzą że na przykład osoba która straciła kogoś bliskiego, odsunęła się zupełnie, z, zerwała więzi z, z innymi, nie chce się spotykać, bo my, to, co pani mówiła na początku, miała taki etap, że chciała być sama, sama. z tym. I to jest co innego. Ta samotność jest, jest pewną formą bycia z tą zmarłą osobą, przeżywanie tego po swojemu, ale jeżeli to się rozciąga w czasie. I do tego dochodzi nadużywanie alkoholu chociażby. Nie chodzenie do pracy, no, widzimy, że, że to jakby kli, w klinicznym obrazie ma obraz depresji. No to musimy reagować. Yy, musimy chodzić, pukać. Ale bez względu na to, czy, czy ktoś przeżywa yy, pozytywnie, czy negatywnie, to, to, czy umiejętnie, czy nieumiejętnie, to, to jednak trzeba chodzić i pukać. Trzeba się zainteresować. Tak. Broń Boże, nie dopytywać jak. No czasami są różne śmierci samobójcze. I, I słyszałem takich ludzi, którzy przyszli tak naprawdę nie po to, żeby, żeby nieść ulgę. Tylko, żeby się wywiedzieć, jak to się Sensacyjne stało. Sensacyjne szczegóły. To jest, to jest barbarzyństwo. Jeżeli osoba zmarła, ma osoba bliska tej zmarłej, ma potrzebę opowiedzenia o tym, to, to opowiada niech mówi. to niech mhm. mówi. Natomiast też możemy powiedzieć, jeżeli chcesz, to, to opowiadaj, ale nie, nie musisz mi tego opowiadać. Jeżeli ktoś chce, bo tak bywa. Że reguły, ktoś chce, tak, że to jest też ale forma nie może być tak, że my idziemy i wyciągamy jakieś informacje, ta, ta osoba jest jeszcze podwójnie jakby obnażona. Raz przez ten ból, który ją obnaża, a dwa, przez jakieś informacje, jakieś szczegóły, jakieś Drastyczne. rzeczy, które niczego nie wnoszą, a wręcz przeciwnie, jakby odbierają jeszcze taką godność przeżywania te, te, tej żałoby. Więc nigdy nie, ciekawość pierwszy stopień do piekła. Nie, nie pytamy, nie pytamy. Ja słyszałam nieraz wiele razy, jak ktoś dopytuje, a jak, a co, a, a dlaczego, a. A w jaki sposób? Nie, to, to jest barbarzyństwo. Rzadko używam tego słowa, ale w tym, w tym wypadku go używam, bo, bo, jest, bo, ono, bo ono właśnie jest adekwatne. wyraża tak, no. Mnie tutaj przyszło do głowy zbrodnia, bo myślę, no, że to jest rodzaj tak, zbrodni tak, na tak. żywym organizmie. Proszę księdza, w takim razie ta pierwsza część żałoby. Już sama ilość rozdziałów mhm. poświęconych świadczy o tym, że to może być proces długotrwały. Tak no więc też trudne pytanie, ile mhm. powinna znowu złe słowo trwać żałoba? Ile może trwać żałoba? Mhm. W którym momencie możemy się zorientować, że jest to za długo, że coś mhm. jest nie tak? To jest bardzo dobre pytanie. I wszystko także od strony medycznej, psychoterapeutycznej duchowej ma też jakieś ramy czasowe jesteśmy istotami żyjącymi w czasoprzestrzeni więc musimy mieć te ramy sobie dajemy kiedyś żałoba trwała rok ludzie ubierali się na czarno dzisiaj żałoba to może panią zaskoczę tak od strony psychoterapeutycznej trwa dwa tygodnie no to mnie ksiądz bardzo zaskoczył. Jeżeli, Jak to możliwe, zapytałem. Tak, żałoba, która jest totalną taką formu, pewną formą destrukcji, nieradzenia sobie z tym, jeżeli po dwóch tygodniach to jest tak intensywne, to znaczy, że to się już patologizuje. Dzisiaj żyjemy też dużo szybciej i tak dalej. Natomiast gdyby żałoba ta faktyczna przekroczyła rok, to musimy działać. Gdyby, nie wiem, wchodzimy do kogoś do domu i jest jakbyśmy Ołtarzyk. weszli, ta, no, ale jakbyśmy weszli do grobu. Mhm. I jest jakby y, sanktuarium zmarłej osoby. Zdjęcie paląca tak. się, świeca, kwiaty. Tak Czego w pierwszych fazach, broń Boże, nie możemy kontestować, i, i często tak jest, że ludzie wyjmują zdjęcia, y, rzeczy, wieszają. Y, trzeba to robić, jeżeli to niesie ulgę. Natomiast jeżeli to by przekraczało rok, nie wolno wejść po, po pięciu do latach do, do pokoju, wszystko jest zostawione tak. Ktoś potrzebuje, ja wiem, że mogę się komuś narazić i tak dalej, ale nie można zbyt szybko czegoś posprzątać, bo można strasznie zranić. Pamiętam, jak taki chłopiec umarł śmiercią samobójczą i mama prosiła mnie na wszystko, że ona chciałaby się pożegnać sama, ze mną tylko tam pójść. No i prosiłem tych panów, żeby stworzyli taką sytuację, kiedy tam będzie możliwość. No i oni byli bardzo mili i tak zrobili. Bo w tej prozie życia czasami jest szybko, szybko, pogrzeb za pogrzebem. No i poszliśmy tam, i ona prosiła, żebym ja przy niej był. Zachowam dla siebie, jak ona się żegnała z tym dzieckiem. I wiem, że ona nigdy by nie skończyła tego żegnania i będąc przy niej, głaszcząc ją, po jakimś czasie, kiedy wiedziałem, że i tak już jest po czasie, yy, spytałem, czy, czy, czy pozwoli pani teraz, żebyśmy zamknęli trumnę. I ona mówi, tak, teraz pozwolę. Nie? I tak trzeba było zamknąć i tak, prawda? Wtedy... Ale dała na to przyzwolenie, prawda? Tak, Czy... to, to była jej decyzja. I była kiedyś odwrotna sytuacja, kiedy chłopiec zginął, bo był nieodpowiedzialny i zrobił sobie krzywdę. Już nie będę opowiadał jak. I to co spowodowało też, że, że wyglądał bardzo źle po śmierci. To nie było samobójstwo, ale brawura taka. Idę na pogrzeb i mama biegnie do mnie, tego chłopca, i mówi, niech ksiądz y, obroni mnie przed moją rodziną, bo oni mówią, że jestem wyrodną matką, że powinnam pójść, go zobaczyć, nie? A ja chcę go pamiętać takiego żywego i, i nie chcę mieć tego obrazu przed oczami. I proszę sobie wyobrazić, że musiałem no, y, zatrzymać tą rodzinę i powiedzieć, Mówić im, że, proszę państwa, proszę uszanować to, co mówi matka, i ona nie poszła tam. A ktoś musi pójść, a ktoś nie może pójść, tak? Pamiętam takiego, jej, może to dramatyczne rzeczy opowiadam, ale no, taki e, temat to, dzisiaj mamy, nie tak, da się o tym mówić. Pamiętam też, jak chłopiec zginął śmiercią samobójczą, po prostu rzucając się pod pociąg. Ja pamiętam takiego pana, który tak mądrze to wytłumaczył, że on, ojciec chciał zobaczyć nie? i mówi. Proszę pana, tam już nie ma pana syna. Możemy sobie wyobrazić, co się stało z ciałem po przejeździe całego składu. Więc yy, też jakoś tak mówi, proszę pana, tam nie. On mówi, coś chce, cokolwiek. Nie? I on mu przyniósł jakiś fragment ubrania z, z dziecka, nie? które stało się dla niego relikwią. Tak? Proszę ksiądę, ale tutaj ksiądz <laughs> przy okazji poruszył też taki wątek, który myślę nadaje się też na yy, cały program. A mianowicie samobójstwo. Wtedy ta rana u osób, które zostają, jest chyba jeszcze większa, jeszcze gorsza. Do tego dochodzą właśnie wątpliwości. Bo kiedyś samobójców chowano pod płotem, pokropku po chrześcijańskiego nie było. Co teraz Kościół, jak teraz Kościół się do tego ustosunkowuje? Też bardzo mocno myślę o napisaniu takiej książki, chociaż mam już dużo bardzo materiałów, nawet na YouTubie, na moim kanale jest cała sesja, którą poświęciłem samobójstwu. I tam jest też również wiele faz, jak dochodzimy do, do, do tej autodestrukcji, jakie są syndromy, na co zwrócić uwagę i tak dalej. Wraz z rozwojem nauk szczegółowych, jak wiem, psychologia, psychoterapia, psychiatria, neurobiologia, tak, neurobiologia. Hmm. także Kościół zaczyna widzieć tę tajemnicę, trochę ten, ten, ten dramat trochę inaczej. I nie widzi go już tylko jako, jako sprzeciwianie się Bogu, tak? Bo tak by trzeba było to nazwać. No tak, to Tamten... Pan Bóg ma nasze życie w tak, swoich także, rękach i On decyduje. Tak. 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 Natomiast człowiek, który odbiera sobie życie według współczesnych nauk, takich ścisłych, to jest człowiek, który jest niezintegrowany psychicznie w tym momencie. To nie znaczy, że on jest chory, ale to, co mówiliśmy o tym chłopcu, który wyskoczył z okna, to trudno nazwać, że to było samobójstwo. On umarł, on został zabity tą wiadomością, a to, co się stało potem, było tylko konsekwencją tej wiadomości. Także y, dziewczynka, którą ktoś wykorzystał seksualnie, która y, poszła na tory, to nie było samobójstwo, to było morderstwo. Kto się zamordował tym aktem? Znam taki przypadek, kto się zamordował tym czynem, i ona poszła na tory. Została zamordowana przez oprawcę. A ktoś mówi, yy, yy, że to było samobójstwo. Ale czasami ktoś pisze list. Znam takie przypadki. Ktoś pisze list, zostawia po sobie. W momencie czynu, to bardzo dobrze ksiądz Chrostowski to nazwał, dlatego to w Judaszu to bardzo mocno, jak napisałem, Judasza wybrzmiało: że kiedy samotność spotka się z rozpaczą, to życie ludzkie staje się nie do udźwignięcia. I otwiera się furtka samobójstwa, że człowiek zaczyna mieć taki, takiego asa. Nieraz mówimy, że to nie jest typ samobójcy. Jest dużo ludzi, którzy szybko filtrują, nie są kolekcjonerami negatywnych uczuć i nie zbierają tych uczuć, jakby je na, na bieżąco przeżywają. Natomiast kolekcjonowanie uczuć może prowadzić nas właśnie w taką, w taką fazę, prawda? Czasami jest to, wynika to z choroby, no, ludzie depresyjni, których nie możemy sobie nawet pomyśleć, co czuje człowiek w depresji, głębokiej depresji, ale powiem tylko coś takiego: że to spotkanie samotności z rozpaczą jest tak silne, że człowiek nie jest zdolny do dalszego życia i że samobójstwo w takim, w takim momencie nie jest buntem przeciwko Bogu, antyświadectwem, ono jest próbą pozbycia się cierpienia. Tu nie ma nic z, z jakiegoś buntu, buntu, Tak, takiego, że, że my chcemy obrazić Boga, skrzywdzić matkę, ojca. To się nie myśli w takich kategoriach. Przecież każdy z nas przeżywał jakieś cierpienie i próbował je rozwiązać na różne sposoby, czasami destruktywnie, aby się tylko pozbyć cierpienia. Tak jest na przykład przy zauroczeniu, że człowiek jest zauroczony i widzi ukochaną swoją osobę, z, y, całującą się z inną osobą. No jest w stanie, y, nie wiem, ro, y, zrobić Trauma. sobie tak. Zrobić sobie wręcz krzywdę, albo komuś zrobić krzywdę, nie? Więc, no, znaczy, dla mnie to jest bardzo ludzkie są, są uczucia, i, i ja to bardzo szanuję, i, i ja rozumiem ludzi, którzy. To jest strasznie zabrzmi, jestem księdzem, ale ja rozumiem ludzi, którzy odebrali sobie życie. Oczywiście to, to, to nie jest jakby zgoda na to. Ani pochwała. Ani pochwała, prawda? ale... Natomiast ale, ma ksiądz świadomość tej potwornej rozpaczy, która do tego doprowadziła. Tak. Mówią, że, że, nie wiem czy wszyscy, ostatnie słowo do, odnośnie tej kwestii, że raczej nie ma ludzi, którzy przynajmniej raz w życiu nie pomyśleli o tym. Co oznacza, że jesteśmy albo bardzo słabi... I chyba 1% populacji próbuje to zrobić. Znaczy, ja tutaj nie będę komentować. Mnie cieszy tylko fakt, że zmienia się to stanowisko kościoła, bo to jest bardzo ważne dla rodzin. Miał no. ksiądz takie pytania: czy moje dziecko trafi do piekła, bo się zabiło? Oczywiście, że tak. Ja jestem już 30 lat księdzem, widziałem różne rzeczy. I, i kiedyś pamiętam na samym początku drogi, że gdzieś słyszałem nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że jakoś neguję Moją, nie wiem, wspólnotę, bo jestem dzieckiem Kościoła i tak już pozostanie, ale mm, pamiętam taką rozmowę z, z jakąś inną osobą duchowną, yy, która mówi, że no zdecydowanie nie. Dzisiaj, oczywiście, już yy, raczej takiej sytuacji nie ma. Wierzę, że nie ma. Mówię, jak możesz tak mówić? Mówię, jak gdyby było to twoje dziecko, pochowałbyś czy nie pochowałbyś? No to jest co innego. To jest dziecko. Nie można komuś dodawać cierpienia. A jeszcze jeżeli jest pogrzeb taki właśnie, że jest osoba, która odebrała sobie życie i opowiadanie o złu, samobójstwa jest po prostu totalnym niezrozumieniem, gdzie jesteśmy i po co jesteśmy jak nie wiemy, co powiedzieć, to poprośmy innego księdza, żeby pojechał na ten pogrzeb. A jak nie wiemy, co powiedzieć, to nic nie mówmy. Nic nie mówmy. Powiedzmy, mm -hmm. przeczytajmy Ewangelię i powiedzmy, że zanim przeczytamy Ewangelię, to powiedzmy, że posłuchajmy, co Bóg ma nam do powiedzenia. i Czytamy Ewangelię, którą ktoś z namysłem przygotował i siadamy. Proszę księdza, nasza audycja nieubłaganie zbliża się do końca, a my cały czas jesteśmy w tej nocy. Tak, Może tak. spróbujmy na te ostatnie minuty mm -hmm. programu, mm -hmm. zarysować dzień, który się budzi mm -hmm. po takich przeżyciach. Kiedy zaczynamy poszukiwać sensu, to następuje yy, ponowna integracja. Wie pan, jaką ma wartość rozbity zban, który, który udało nam się posklejać? Większy niż ten nowy, który stoi w sklepie, chociaż jest taki poraniony. Zaczyna się po, powolne sklejanie nas. Które jest procesem? Bóg ukochał proces, kocha proces. I jeżeli straciliśmy rękę, to chcemy, żeby nam odrosła. A kiedy dociera, nas, dociera do nas, że nie odrośnie, to musimy się nauczyć się lub nie, żyć bez tej ręki. I czasami y jesteśmy bardziej twórczy. Bez tej ręki. Tak się zdaje, to jest jakiś paradoks życia. Przekraczamy swoje tak. ograniczenia. Sto stopniowo właśnie przebudowujemy swoje życie, tylko tak może dotknę tych filarów tego, co się dzieje prawda, z człowiekiem, który zdrowieje. Bo y powiem jeszcze, że w terapii na przykład osób uzależnionych od alkoholu y bardzo y mocno rozróżniamy. Między abstynencją a trzeźwieniem. Abstynencja jest to czasowe niepicie, niespożywanie alkoholu. A trzeźwienie jest to niespożywanie alkoholu i odbudowywanie swojego życia. E, czyli czyli e, jakby e, bardzo, bardzo głęboka e, e, rewolucja wewnętrzna, prawda? Więc przechodzimy także przez taki etap, jakim jest akceptacja straty. Nie zgoda na to, że się zgadzamy. No tak, mamo, my się nigdy na to nie zgodzimy. Ale akceptujemy, że tak jest. Że, że nie ma tej osoby. I pozwalamy jej też odejść, trzymając osobę zmarłą przy sobie. Zadajemy jej ból. Zdziwne, nie? Ale ta osoba też nas rozumie po tamtej stronie, ponieważ nie dotknęliśmy jeszcze bardzo ważnej kwestii, jaką jest świętych obcowanie. A to chciałabym oddzielny program dobrze. zrobić. Już księdza zamawiam dobrze. na ten temat. To, to kiedyś dobrze. o tym opowiemy, ale y, wypuszczenie zmarłej osoby jest też. Y, jest Daniem jej szczęścia, pokoju, bo ta osoba, kiedy ją trzymamy w ramionach, nie wyrywa się nam z ramion. Ona będzie w naszych ramionach dotąd, dopóki my jej nie wypuścimy. Czasami mówimy, że trzeba pozwolić komuś odejść. odejść tak, tak, właśnie, a my nie pozwalamy. Pozwolić zmarłemu odejść. To jest bardzo ważny etap. Czy szczęście po, 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 po po żałobie. Czy mamy jest... prawo do szczęścia? Tak. Czy tak? mamy prawo do szczęścia? Czy jakaś kolejna miłość nie jest. Nie Mnóstwo jest, tak. filmów i książek <laughs> na ten temat. Tak jest. No chyba tak, <laughs> prawda? Chyba, chyba można być szczęśliwym tak. po stracie. Przyjęcie prozy życia, że ona też jest lekarstwem. Taka pani, która straciła dziecko i mówi, jak pani sobie nie radzi, często pytam, jak pani sobie nie radzi. Ona mówi, proszę księdza, muszę wstać rano, muszę tak. się umyć, muszę, muszę pójść do, do pracy. pracy. I mówi, i, i to jest i krzyżem, i błogosławieństwem moim, tak? My, I ludzie w pracy nie wiedzą, co, co, co zrobić, być naturalnym. To jest właśnie też duży problem, że my nie bardzo umiemy się odnaleźć w sytuacji, kiedy wiemy, że koledzy z pracy, zmarła mama, czy ojciec. No i pytanie, co będzie najlepsze? Co będzie najlepszą bycie sobą, Bycie sobą, słuchanie serca. Jeszcze raz, jak nie wiemy, co powiedzieć, nic nie mówimy. Ale pytanie, czy mogę coś zrobić y, dla Ciebie? Współczuję Ci. Jestem. Jeżeli jestem, jestem do dyspozycji. Y, pozwolę sobie czasami do Ciebie zadzwonić, może, jeżeli y, sobie życzysz. To bardzo podnosi na duchu. Na przykład, nie wiem, ktoś komuś umarł bliski, nikt nie zapuka z sąsiadów. Wszyscy siedzą w domach, wiedzą, chcieliby pójść, ale nikt nie idzie. Jak Wyją musi być się. ciężko tej osobie, prawda? Ale też ciężko jest z tym ludziom, ja bo wiem, oni się ja boją. Ja wiem, ale też ośmielam, żeby, żeby być... Aha, jeszcze jest bardzo ważna kwestia. Co robić z osobami, które są chorzy i, i my pierwsi wiemy o tej diagnozie, że ona jest, jest, ostateczna. jest ostateczna. Trzeba mówić. Jestem o tym przekonany bardziej niż tego, że tu siedzę. Trzeba mówić. Jeżeli nie potrafimy sami, trzeba się posiłkować innymi ludźmi. To daje też możliwość przygotowania się Przeżywając tą żałobę, do odejścia. Jak ktoś jest wierzący, może nie był wiele ratu spowiedzi, potrzebuje tej spowiedzi. I jeszcze chcę powiedzieć, bo zawsze no, ksiądz jest tą osobą, która daje nadzieję. Jeżeli nie powiedzieliśmy, to też żebyśmy sobie nie robili jakiś wyrzutów. Nie byliśmy Wyszło. zdolni do tego. Mhm. Po prostu nie byliśmy do tego zdolni. Nie umieliśmy, nie potrafiliśmy. Musimy sobie to też wybaczyć, że, że nie byliśmy do tego zdolni. Ale jeżeli jesteśmy zdolni, mówimy. Wiemy, że to zrani tą osobę, a że, że, że przeżyje straszny szok, ale daje jej możliwość zmierzenia się z tym, prawda, co się dzieje. A wszyscy mamy takie no, wyparcie, tak? tak? Próbujemy wytłumaczyć to sobie na różne sposoby. Chcę powiedzieć, że książkę zakończyłem właśnie tymi wskrzeszeniami, które jakby oddałem ostatni głos Jezusowi, że żeby On powiedział, co On myśli o śmierci, bo to, co my myślimy o śmierci, to są takie nasze jakieś ludzkie wyobrażenia. wyobrażenia i tak dalej. Ale co Bóg myśli o śmierci? I tutaj opisałem te wskrzeszenia, które Pan Jezus trzy zaledwie ich było. Młodzieńca znań dziewczynki i łazarza. I przy jednym no, jest opisane bardzo wyraźnie, że Jezus płakał. Jak stworzył właśnie głębokie więzi. Przecież dlaczego płakał? Wiedział, co się za chwilę stanie. A jednak płakał, że śmierć jednak jest, jest bólem rozłąki. No i święty Józef, który jest patronem dobrej, dobrej śmierci. śmierci. Tak, to mhm. też taki zgrzyt może. Patron dobrej śmierci. Módlmy się o dobrą śmierć dla nas. Kiedyś pani Antonina Krzysztof śpiewa taką piosenkę. O dobrą śmierć dla nas. O dobrą śmierć dla was. Modlę się Boże. Tak mówiła. I ostatnie Ech. słowo. Zaśnięcie i w niebo wzięcie Matki Bożej. To, to już jest dla nas niepojęte. Tak, to też można by było całe rekolekcje poprowadzić. Wiele, tak myślę, nie skromnie powiem, mógłbym o tym powiedzieć. No i największą tajemnicą, która zwieńcza wszystko, jest zmartwychwstanie Chrystusa. I także nasze w perspektywie. Tak, tak. No po, to, po to żyjemy, po to jest, to jest ostateczny cel naszego życia zbawienie duszy. Nie ma innego celu dla ludzi wierzących. Nie żyjemy tu i teraz. Chyba na ostatnim spotkaniu mówiłem, że. Że mam takie wrażenie, że utknęliśmy w powtarzającej się teraźniejszości. Że nie ma przeszłości, ona nas nie interesuje, przynajmniej jakąś grupę ludzi. A jeżeli nie ma przeszłości, to także nie ma przyszłości, bo po co, po co przyszłość? Jest tylko powtarzająca się teraźniejszość. Jemy, pijemy, pracujemy, śpimy, wstajemy, jemy, pijemy, pracujemy. Ale dokąd my idziemy? No, no do nikąd no po prostu kręcimy kręcimy się się tak, Takim jest, Taki homie. diabelski krąg się yy, yy, zatacza bez przeszłości. I bez przyszłości. Też mam wiele jakby recept jakoś na to. I... No, już są tematy. Ja muszę przyznać, że w ogóle te ostatnie podrozdziały drugiej części dzień z księdza książki, to każdy z nich jest gotowym tematem na całą godzinną audycję. Tak. Strach przed zmarłymi, cierpienie niewinnych. Tak. Ogromne pytania. Ludzi wierzących, także myślę, że to wszystko będzie jeszcze w naszych programach mhm. powracało. A generalnie, proszę Państwa, trzeba sobie dać czas i szansę na żałobę, ale także na to, że to musi być proces, który będzie zakończony pewnego rodzaju zbudowaniem siebie na nowo. Proszę sobie nie radzić w sposób konstruktywny. Jeżeli możecie płakać, płaczcie. Jeżeli możecie krzyczeć, krzyczcie. Jeżeli wasz organizm, wasza psychika, duchowość podpowiada wam, że warto zrobić to czy tamto, róbmy to. Bez względu na to, co pomyślą sobie o nas inni. I nigdy nie amputujmy sobie drugiego człowieka, który, który może wejść w tę perspektywę. Ostatnie słowo: pięknym obliczem, choć to brzmi niezgrabnie, żałoby, jest fakt, że pod spodem tego cierpienia my widzimy osobę, która potrafi kochać. Bo, bo żałoba i ból jej jest dlaczego? Dlatego, że kochamy. Dziękuję bardzo. Ksiądz Arkadiusz Paśnik był moimi Państwa gościem. Myślę, że to dobry czas listopad, jednak zaczynamy go odwiedzając groby. Na zastanowienie się, jak my przeżywamy żałobę, w którym miejscu jej jesteśmy. Bardzo Pani dziękuję i bardzo dziękuję radiosłuchaczom i otaczam modlitwą wszystkich bliskich Wam zmarłych i Was, którzy borykacie się i niesiecie różne rany. Jeżeli macie łaskę wiary, powierzcie ją stałemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.